Kanał sportowy. Tu jesteśmy na ty. Morza szum, ptaków śpiew, dzika plaża pośród drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi. To jest, myślę, że niezwykły czas też dla kanału sportowego. Dobry wieczór Państwu. Kłaniamy się z Beach Baru na Fali w Gdańsku. Wejście numer 50. Kto chce się z nami spotkać, to cały czas serdecznie zapraszamy. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, niezwykłe dni czekają kanał sportowy właśnie tutaj na wybrzeżu, ponieważ wyszliśmy z taką inicjatywą od pewnego czasu, żeby odwiedzać Polskę, jak Polska piękna, długa i szeroka, także będziemy się starać w najbliższych miesiącach przynajmniej raz w miesiącu pojawić się w jakimś miejscu. A skoro wakacje, to wiadomo, że polskie wybrzeże, ewentualnie Mazury. Także dzisiaj jesteśmy w Beach Barze na Fali. Jutro o godzinie 15 spotykamy się z sympatykami kanału sportowego w Molotece. Natomiast uroczyste zebranie zarządu nad basenem. Paweł zna ten hotel, Marriott, Mera, Spa na samej górze, przy baseniku. Nie wiem, co tam się będzie działo, czy ktoś nie utonie, czy ktoś nie popływa w tym basenie, jeśli ta dyskusja nasza będzie zażarta. O właśnie, mamy takie stylówki jak na Miami South Beach, ale być może tutaj nasz management pracuje nad garderobą. A dzisiaj spieszę donieść, że moim i Państwa gościem jest były reprezentant Polski, zawodnik m.in. Amiki Wronki, Zawiszy Bydgoszcz, Gryfa Słupsk, Wisły Kraków, ale też Bundesligi Eintrachtu Frankfurt i przede wszystkim uczestnik Mistrzostw Świata w Korei Południowej i Japonii, Paweł Kryszałowicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dla ciebie to można powiedzieć chleb powszedni. Fale, piasek, morze, turyści. No tak, jak się mieszka nad morzem albo blisko morza, no to wiadomo, człowiek czy chce, czy nie chce, to jeździ na nie. Słuchaj, czy wy się przekomarzacie, który fragment polskiego wybrzeża jest ładniejszy i dlaczego? Znaczy, tu jest zatoka, ja mieszkam nad morzem. No to jest inna sprawa. Rozumiem. Czyli Paweł Kryszałowicz najczęściej z leżakiem jeździ do Ustki. Do rowów. Do rowów. Tak. Jaka jest przewaga rowów nad plażą nad zatoką? Przede wszystkim jest pusto. Okej. I lepiej samemu spędzać ten czas, a nie dużo ludzi. To wiadomo, każdy ma inaczej, lubi odpoczywać, ja lubię odpoczywać w spokoju. Ja muszę powiedzieć, że bywały czasy, że regularnie jeździliśmy do Ustki. Ty zresztą pamiętasz, bo grałeś też z nami w piłkę plażową. Wtedy takie pierwsze projekty proponowane przez Tomka Iwana, Beach Soccer by Tomasz Iwan Show. Wtedy mieszkałem bardzo często w Dąbkach, ale rowy też doskonale pamiętam, bo tam na przykład na wakacje, nie wiem czy ty pamiętasz, jeździł Andrzej Gołota. On każdego lata, jeśli tylko był w Polsce, to akurat gościł w rowach. No każdy ma swoje ulubione miejsce nad morzem. Ja akurat lubię rowy. Do Ustki jadę na rybę zjeść, dobra ryba w Ustce. Od czasu do czasu się wykąpać, ale tam jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Paweł, Hate Park to jest, powiedziałbym, taki u nas jeden z programów sztandarowych, flagowych. To jest też taki program, w którym biorą udział widzowie, kibice. Ja nie mam czata, bo nie jestem Michałem Polem i staram się jak najczęściej jednak uciekać od tej elektroniki, od komputera, od laptopu, od telefonu, ponieważ tutaj, wiesz, człowiek gdzieś chce się nakarmić atmosferą tego miejsca, tym pięknym klimatem, tym piaskiem, no tylko może jest troszeczkę za zimne i szczerze mówiąc, to człowiek dosyć rzadko się w nim kąpie, chyba że ty zażywasz tych kąpieli regularnie. No, od czasu do czasu jadę, ale też nie za często. Wolę jednak jeziora, bo po drugiej stronie Słupska mam po jeziorze Kaszubskie i tam są piękne jeziorka. Słuchaj, nie chciałbym, żeby to spotkanie dzisiaj było takim spotkaniem dwóch starych dziadów. 50-letniego Borka i 49-letniego Kryszałowicza, że tylko jak tacy tetrycy będziemy wspominać i mówić, że kiedyś to było dobrze, a teraz to generalnie ta młodzież jest zła, inna, nie ma pasji, bo tak nie jest, bo ja myślę, że to jest w każdym okresie funkcjonowania świata bardzo indywidualne i inteligentnych, chłonących życie młodych ludzi z ambicjami można spotkać w każdych czasach. Natomiast chciałbym, żebyśmy dzisiaj pogadali trochę o przeszłości, trochę o sprawach trudnych, trochę o tobie, o twoim życiorysie, trochę też o współczesności. A ponieważ tym wydarzeniem współczesnym ostatnio był mecz reprezentacji z Mołdawią, to zapytam na początek, jak ci się podobała w tym spotkaniu reprezentacja Polski? No chyba tak jak wszystkim. No pierwsza połowa, wiadomo, to był dobry mecz w naszym wykonaniu. Może nie najlepszy, ale dobry. No ale drugą to nawet ciężko mi jest skomentować to, co się tam wydarzyło, bo ja nie mam punktu odniesienia takiego, co tam się dzieje, bo ja rozumiem, że można w piłkę słabiej zagrać, słabiej podać,
nie strzelić sytuacji, ale nikt nie zabroni nikomu biegać, walczyć, krzypać, kopać i no to bramkę, co dostaliśmy na 2-1, to z tych moich czasów to obrońca, czy Tomek Hajto, czy Tomek Wałdok, to by go wyciął na 25 metrze i by strzelał sobie wolnego, niech strzela, stoi szansę, niech sobie strzela. A tak to poszło, no nie wiem, ciężko mi jest w ogóle to wytłumaczyć. Tyle pytań dostałem już od ludzi, zwykłych dziennikarzy, co tam mogło się stać. Ja nie wiem, nie jestem w stanie racjonalnie wytłumaczyć. Ja myślę, że Janek Bednarek to racjonalnie wytłumaczył, że gdzieś mentalnie byli na wakacjach, bo nawet ta strata Piotrka Zielińskiego, wybitnego polskiego piłkarza, ja się nie boję tego słowa. Stracić można, natomiast reakcja po stracie. No tak, ale tam gdzieś go niby kopnął delikatnie, złapał się za nogę, no ale to jeszcze był jeden na tylu naszych obrońców. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że obrońca do niego nie doskakuje i nie przerywa tej sytuacji, tylko cofa się, za przeproszenie, pupą w szesnastkę i czeka. No jak za moich czasów, jakby się ktoś cofnął w szesnastkę, to my byliśmy zadowoleni, bo tam możesz wszystko, no. Dzisiaj się tak w piłkę nie gra. No, obrońca musi wyjść wysoko, walczyć jeden na jeden pojedynek. Jak go chce przejść, musi go sfaulować, cokolwiek zrobić, a nie pozwolić zawodnikowi oddać strzał, który strzela bramkę nam. A zdarzyło ci się zagrać kiedyś na poziomie profesjonalnym w takim meczu, żeby rozegrać tak diametralnie dwie różne połowy? Chyba nie, sięgając pamięcią, to nie. Oczywiście zdarzyło się, że jedną graliśmy lepiej, drugą słabiej, bo to jest normalne w futbolu gdzieś tam. Też przez wynik, ktoś nie ma nic do stracenia, atakuje, ciężko jest nieraz zapobiec temu, ale żeby aż tak, to nie sięgam tak pamięcią. Słuchaj, pewnie sobie do tego tematu reprezentacji wrócimy, też do hierarchii napastników, bo myślę, że ona jest w tej chwili nie do końca ciekawa. Ta sytuacja jest dynamiczna, ona się rozwija. Niektórzy się starzeją, niektórzy walczą o miejsce w składzie, niektórzy stracili to miejsce w składzie, niektórzy muszą zmieniać kluby, niektórzy z tej kadry ewidentnie i definitywnie wydaje nam się, że wypadli. Co dziś robi Paweł Kryszałowicz? Dziś Paweł Kryszałowicz siedzi na plaży z Mateuszem i rozmawia. Pytam tak szerzej w kontekście, czym się zajmujesz? Jak wygląda to twoje życie po życiu? Byłem 16 lat w klubie, w którym się wychowałem. 4 lata byłem dyrektorem, 12 lat byłem prezesem. No ale wiadomo, jak to w klubie różnie bywa i pewne osoby zadecydowały o tym, że już nie chciało mi się walczyć o to, gdzie oddałem tam swoje serce, trochę zdrowia i ogólnie. I przestałem być prezesem, poszukałem następców, mają inny plan na to. Ja teraz doradzam młodym zawodnikom ewentualnie. Zajmowałem się czymś innym w ogóle. Mam rodzinę, która produkuje okna i drzwi i tak po tych swoich trochę układach im sprzedawałem te okna i drzwi, tak spotkania. Z dala od piłki byłem. Oczywiście działam w strukturach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej z prezesem moim Radosławem Michalskim. Czekaj, czy też powiedzieć, że ty jesteś w tej chwili lobbystą sprzedażowym, sprzedaż okien i drzwi? Nie, teraz już nie, już skończyłem, ale tak. Przez te swoje układy piłkarskie gdzieś tam mojej rodzinie starałem się pomóc. Wiadomo, dzisiaj jest jaki rynek ogólnie. I gdzieś tam się chciałem odciąć od piłki, tej klubowej, tej niszowej, gdzie tyle lat byłem. Nas zresztą, starszych piłkarzy, którzy gdzieś tam coś osiągnęli, to nie chcą zbytnio w klubach, no bo troszkę wiemy o piłce i tak nas za bardzo nie chcą w klubach, żebyśmy nawet byli asystentami trenerów, pomagali coś, mamy trochę doświadczenia, ale tak to idzie trochę w innym kierunku i to trzeba się pogodzić, każdy ma gdzieś tam swój plan. No działam w komisji PZPN-u, w komisji piłkarstwa młodzieżowego i amatorskiego, także coś, do roboty coś mam z piłką, ale nie tak jak już wcześniej. Ale powiedziałeś, że jesteś w tej chwili doradcą, drogowskazem dla młodych zawodników. Mam rozumieć, że ty jesteś doradcą trenerem, czy doradcą menedżerem, czy jesteś doradcą takim opinionistą, w jaki sposób powinien kierować swoją karierą młody człowiek i w jaki sposób powinien trenować? Tak, raczej tak. Nie jestem menedżerem, nie mam agencji menedżerskiej, nie współpracuję z menedżerami, choć współpracuję z taką jedną firmą, z moimi kolegami z zachodniopomorskiego województwa. To są chłopcy, którzy jeden grał u mnie w klubie, z jednym grałem w Wilhelmshaven, więc tam oni mają kontakty w klubach niemieckich, więc też ja też mam swoje kontakty, więc gdzieś tam próbujemy jakichś zawodników, czy to wysłać na zachód, czy tutaj do Polski
przyprowadzić, a generalnie opiekuję się młodymi chłopcami, tam ode mnie z regionu, którym chcę pomóc, którzy, żeby wypłynęli też na te wody szerokie, bo to wiadomo, pomoc jest potrzebna. Jak porównujesz sobie dzisiaj młodego zawodnika, powiedzmy z twojego regionu, z młodym Pawłem Kryszałowiczem, to jest młodzież tak samo utalentowana, troszkę mniej utalentowana, bardziej utalentowana, silniejsza fizycznie, skoncentrowana na wielu innych rzeczach niż na futbolu. Jak byś porównał te pokolenia? Są i tacy, i tacy. Tymi, którymi ja się opiekuję, staram się opiekować i doradzać, to są ludzie, którzy przede wszystkim ciężko pracują. Bo talent się ma. Wielu w życiu widziałem ludzi, którzy mieli dużo większy talent ode mnie, nic nie osiągnęli. A ty uważasz, że byłeś utalentowany? Myślę, że coś miałem w sobie, ale przede wszystkim ciężką pracą doszedłem do tego tam, gdzie byłem i to, co osiągnąłem, to tylko ciężka praca i to tłumaczę tym ludziom. Zresztą ze swojej przygody tyluletniej w zawodowej piłce, czy to w Polsce, czy za granicą, uważam, że 80% ludzi, którzy grają na wysokim poziomie, to są ludzie, którzy bardzo ciężko pracują i dlatego osiągają taki sukces. Ci, co mają talent i ciężko pracują, to są te jednostki, które nazywamy dzisiaj gwiazdami światowego futbolu. Mhm. No, czyli tak, rozumiem, że pomagasz młodym ludziom, działasz z prezesem Michalskim w Pomorskim Związku Piłki Nożnej, jesteś w komisji PZPN-u, natomiast bardziej mi chodziło o taki codzienny porządek dnia. Czy to jest budzik 7:30, wiesz, że trzeba wstać do pracy, czy wstajesz wtedy, kiedy się obudzisz? To zależy. Zależy, jaki dzień, zależy, co mam do zrobienia. Zdarza się, że pośpię sobie do 9, ale też zdarza się, że o 7 wstaję. Dużo jeżdżę po kraju, więc mam dużo znajomości, dużo w klubach kolegów, więc też jeżdżę. Staram się zobaczyć, co się dzieje na rynku. Słuchaj, bardzo często byli piłkarze, wydaje mi się, nie mają takiej potrzeby uświadamiania też obecnych piłkarzy, no bo pieniądze są nieporównywalne, moim zdaniem, dzisiaj w futbolu w stosunku do tego, co było 20 lat temu. Dzisiaj jak nie jesteś hazardzistą, jak się nie ożeniłeś 5 razy i nie rozwiodłeś i to cię nie kosztowało za dużo, to nie ma szans, grając za granicą, nie wiem, 4, 5, 6 lat, żeby nie wystarczyło tobie, twoim dzieciom i twoim wnukom do końca życia. No tak, oczywiście. To jest inna piłka w ogóle, inne i wszystko inne. No, nie będziemy tam porównywać, bo to nie ma co porównywać, bo dzisiaj byle jaki zawodnik, który gdzieś biega po polskich boiskach, zarabia dużo więcej niż ja zarabiałem, będąc kadrowiczem. No ale no, to takie są czasy. To pokolenie przede mną też inaczej zarabiało. I to jest normalne, świat idzie do przodu. Piłka się zmieniła, jest inna, ale pewne rzeczy pozostają te same. A pamiętasz wysokość swojego kontraktu pierwszego w Bundeslidze? Ja mogę powiedzieć, że pierwszy rok zawodowej piłce grałem na żołdzie wojskowym. No to, dzisiaj chłopcy młodzi z Akademii zarabiają dużo więcej pieniędzy. Ale to mówisz o Zawiszy. Tak, oczywiście. Ja pytam konkretnie o Eintracht Frankfurt. Jaka to była kwota wtedy w skali roku? Bo chcę sobie zestawić z realiami płacowymi Bundesligi obecnymi. O Jezu. Ciężko mi jest powiedzieć. Znaczy ja w ogóle... Ale nie wiem, no to było milion marek, 600 tysięcy marek, 800 tysięcy marek. 800 tysięcy marek było. Brutto oczywiście. Brutto. I do tego były wyjściówki punktowe? To było w tym się zawierało, bo to był kontrakt łączony, dzielony. Część z boiska musiałeś podnieść. No w pewnym momencie było 14 reprezentantów kraju w klubie. To kilku szło na trybunę, więc tam było trzeba mocno zasuwać, żeby to swoje dostać. A może nie wszyscy młodsi kibice pamiętają. Paweł Kryszałowicz, 70 meczów w Bundeslidze, 26 bramek, także... Chyba w tym... Pierwsze i drugie. No właśnie, ale w tym lepszym sezonie chyba strzeliłeś 16 bramek. 16 bramek. No to... 14 strzeliłem w jednej rundzie, a później mi pozycję zmieni. No tak, ale wiesz co, do dzisiaj tak naprawdę to ja się zastanawiam, dlaczego to się nie przełożyło na transfer. Znaczy, powiem tak, no ja przede wszystkim jak zacząłem grać w Bundeslidze, to na 18 meczów strzeliłem 7 bramek i miałem propozycję przejścia do FC Köln. No ale Eintracht nie chciał mnie sprzedać, kupili mnie zimą, spadliśmy z Bundesligi pierwszej do drugiej, oni chcieli koniecznie wejść, no by zarobili trochę tych pieniędzy, bo kupili mnie chyba za 2 miliony marek, a mieli ofertę za 6 po pół roku i nie sprzedali mnie. No i tak w życiu się układa, że później mnie oddali za darmo. Wiesz co, ja sobie tak dzisiaj spojrzałem na twoją karierę klubową. Być może coś mi umknęło, tak się zastanowiłem, jednak przy tak dobrym bilansie w pierwszej, drugiej Bundeslidze, dlaczego ty dłużej nie zostałeś w Niemczech? Dlaczego nie zostałem w Niemczech? To już prosta odpowiedź. Moja żona bardzo chciała wracać do Polski, ja jej posłuchałem. Źle się czuła tam, a oprócz tego, że wiadomo, rzeczy piłkarskie, sportowe, to jeszcze jest ważne życie w rodzinie.
i namówiłem się powrotu. Jeszcze pamiętam, jak dziś wyjeżdżałem, już na granicy byłem i dzwonił do mnie mój agent i mówi: słuchaj Paweł, tu jeszcze masz dwie oferty. I jeszcze była sytuacja taka, że już z Amiką się domówiłem z powrotem, żeby wrócić do Wronek, bo tam się dobrze czułem. Wiadomo, rok nie grałem w piłkę, ciągle kontuzje, chciałem się odbudować, no to gdzie najlepiej, tam gdzie, skąd wychodzisz. No i wróciłem do Wronek, już z prezesem się domówiłem, ale mówię: prezesie, jeszcze jest taka sprawa, mój agent umówił się z prezesem pewnego klubu, muszę wyjechać na 2 dni, ale tu już my jesteśmy domówieni, nie mamy podpisane, ale słowo jest ważniejsze niż podpis. I pojechałem tam, porozmawiałem i wróciłem do Wronek. No i dzisiaj z perspektywy czasu powiedziałbyś, że piłkarz powinien się słuchać żony, czy nie? Ach, to nie to, że słuchać żony, no po prostu wybrałem, co uważałem wtedy, w tamtym momencie za słuszne. No, powiedziałeś, że żona chciała wracać. No tak, no ale po rozmowie uważałem, że to będzie też dobry ruch. Powiem tak, no oczywiście jakbym został w Bundeslidze, to pewnie inaczej to by się potoczyło, ale wróciłem, graliśmy w europejskich pucharach, grałem znowu na poziomie europejskim, więc nie ma co tu żałować. Jasne. Natomiast wiesz co, chciałbym też, żebyśmy dzisiaj pogadali poważnie o takich sprawach, o których piłkarze mówią gdzieś między wierszami albo mówią niechętnie. To znaczy, chcę cię zapytać na początek generalnie, jak trudne jest życie po życiu piłkarza. No bardzo trudne, bo to jesteś pod kloszem, a nagle spod tego klosza wychodzisz, no i musisz sobie dawać się radę. Ja wiedziałem, że chcę być zawsze gdzieś tam przy tym klubie swoim, w którym się wychowałem. No i od razu podjąłem tam pracę, grałem jeszcze amatorsko 2 lata tam, no i gdzieś ten czas był zajęty, nie miałem czasu na różnego rodzaju dziwne wyskoki, jak wielu z moich kolegów. No i tak jakoś w tym klubie przetrwałem te 16 lat, ale teraz z perspektywy czasu patrzę, że mogłem po prostu gdzie indziej wyżej te swoje, jak gdyby tą swoją wiedzę, swoje umiejętności przekazać gdzie indziej. No bo uważam dalej, że idziemy do przodu w szkoleniu, ale Zachód cały czas nam ucieka. A gdzieś tak wchodząc jeszcze w detale tego życia po życiu, to uważasz, że trudniejsze jest to, że nagle człowiek się budzi i nie ma tego celu, bo nie musi jechać na godzinę 10 na trening i nie ma w perspektywie jakby takiego całego rytmu tygodnia, bo w sobotę jest mecz, który jest puentą kilku treningów. Czy bardziej bolesny jest jednak ten aspekt materialny, finansowy, że za chwilę trzeba jednak zabierać bardzo często z tej kubki? To zależy, jak to do życia podchodzi. Oczywiście dla jednych to jest ważne, dla innych to jest ważne. Oczywiście pierwszy miesiąc, drugi miesiąc to jest fajne, bo w końcu odpoczywasz od tego reżimu treningowego, tego właśnie cotygodniowego, tych emocji, tego stresu, który gdzieś jest, zawsze jest stres. Ale po 2 miesiącach ci czegoś brakuje już. Mówisz, no kurczę, coś byś zrobił, no to nie jest twoje życie, żyłeś całkiem inaczej. No ja pracując w klubie, no to co tydzień miałem mecz, co tydzień było jakieś wyzwanie. No i ja to tak chyba delikatnie to przeszedłem, ale wiem, że wielu moich kolegów to ciężko przechodzi i to jest naprawdę problem, bo nic w życiu nie umiesz robić oprócz tego, że idziesz rano, biegasz ponad stan ludzkiego organizmu i w sobotę grasz mecz. Lepiej jest jak wygrany, bo to wtedy fajnie się kończy tydzień, gorzej jest jak jest przegrany, no ale coś zawsze cię trzyma, a tak bez celu życie to jest ciężkie. Nie chcę używać terminu upośledzenia, ale uważasz, że piłka w jakiś sposób krzywi ludzi zawodowo grających w futbol, że oni po prostu nie są nauczeni normalnych rzeczy, które normalny człowiek robi każdego dnia? No może nie upośledza, ale naprawdę człowiek się przyzwyczaja do czegoś innego i później przejście do takiego normalnego, tradycyjnego życia w domu może być ciężkie, tak? Ale to wszystko zależy od człowieka, co ma. To też zależy, jak zostałeś wychowany, no bo to mimo wszystko wychowanie z domu dużo daje, no bo przecież my zawodnicy czy ekstraklasy, czy piłkarze reprezentacji przecież tak samo oddychamy tym samym powietrzem. Tylko, że u nas w Polsce jest tak troszkę mało szacunku do takich profesjonalistów. Odczułem to na własnej skórze, jak pojechałem do Niemiec, widziałem, jak tam się to dzieje, a jak to u nas się dzieje. Więc to jest takie bolesne nieraz przejście do życia innego. No, tam profesjonalistów traktują troszkę inaczej, bo wiedzą, że nie każdy może to robić, a dzisiaj u nas w Polsce to każdy myśli, że może być Lewandowskim. No to tak nie jest, no i nigdy nie będzie. Ja ci muszę powiedzieć, że 20 kilka lat temu byłem zaszokowany, kiedy gościłem w pięknym, studenckim,
pełnym zabytków w miasteczku we Włoszech, Parmie. I Parma akurat grała z Fiorentiną finał Pucharu Włoch. No i po skończonym meczu poszedłem z kolegą na kolację do centrum i przy następnym stoliku siedział Juan Sebastian Verón, Enrico Chiesa, z tego co pamiętam Fabio Cannavaro i jeszcze ze dwóch piłkarzy, chyba Paolo Vanoli, może Benarivo. Uwierz mi, że nikt z kibiców nie przeszkodził w posiłku. To było takie, powiedziałbym, bardzo taktowne, eleganckie skinięcie głową. Dopiero jak panowie zjedli, pogadali, zapłacili rachunek, nieśmiało podeszło dwóch, trzech kibiców, żeby poprosić o zdjęcie czy autograf. U nas bardzo często no jednak to wygląda na zasadzie wieszaka, że piłkarz je i założone jest duszenie od tyłu, wieszak i jak odmówi, to od razu wychodzi na buraka. Ja powiem troszkę inaczej, ja zawsze tak przedstawiam, jak to się ma co do zachodu. No i jesteś tam, grałem w Weintrachcie, no gdzieś tam osoba znana. Jak szedłem ulicą czy w restauracji, to ktoś nawet podszedł, mówi: panie Pawle, czy możemy zdjęcie, czy autograf? No oczywiście, ja, zresztą znasz mnie już dosyć sporo czasu, wiesz, że jestem człowiekiem otwartym do ludzi. A w Polsce to jest tak, idzie, że ty Kryszał, chodź, walniemy se fotkę. No to taka różnica, to trochę nawet nie wypada, no bo ja tych ludzi nie znam, a tam jednak jest wielki szacunek. Pamiętam, jak z 5 lat temu pojechałem do Frankfurtu, przypadkowo byłem we Francji i z kuzynem wracaliśmy. Ja mówię: chodź, zajedziemy tam, gdzie mieszkałem, pokażę ci, gdzie funkcjonowałem, zajdziemy do mojego kolegi do restauracji, gdzie się żywiliśmy. No to jak tam przyjechałem, no to ten, jak mnie zobaczył w oczy, mówi: Paulo, nasz Paulo przyjechał. Od razu tu, wiadomo, usiedliśmy, zjedliśmy, przyszli goście, a on od razu mówi: zobaczcie, nasz Paulo wrócił tutaj do nas po takim czasie. A kiedyś byłem na stadionie Wisły, nie dalej, jak już skończyłem grać w Wiśle, to mnie nie chcieli na stadion wpuścić. No taka różnica. A dlaczego Paulo? To była włoska restauracja? No oni mówili, włoska, ale oni mówili na mnie Paulo, Polen Paulo. O, tak mnie nazywali ci wszyscy tam, z którymi grałem. Rozumiem, że masz takie oczy jak Maldini, dlatego no Paulo. No nie, ta oczy, nie wiem jakie mam, ładne podobno. Okej. Czyli to życie po życiu, uważasz, że to są sprawy bardzo indywidualne. Dla jednych bardzo trudne, dla drugich takie możliwe, powiedziałbym, do takiego dosyć spokojnego i płynnego przejścia w normalne funkcjonowanie. Tak jest. To zależy, jakim byłeś człowiekiem, jak byłeś w domu wychowanym i to od tego zależy. No bo są oczywiście, zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy osiągnęli duży sukces i starają się być ponad ludzi, ale to tak w życiu nie jest. Zresztą odczułem to kiedyś, jak zachorowałem, przecież chorowałem bardzo ciężko i to nie jest nic warte w porównaniu ze zdrowiem. No właśnie, do tego chciałem nawiązać, że jak człowiek jest młody, to mu się wydaje, że świat ma u stóp i że gdzieś choroby, śmierć to są bardzo daleko od nas. Ty przecież kilka lat temu cały czas byłeś młody. A teraz nie jestem? Teraz jesteś starsza młodzież. No ale przyszedł taki dzień, gdzie powiedziałbym, kolana się ugięły i się zrobiło ciemno przed oczami, jak usłyszałeś diagnozę. No tak, no to no nawet ciężko opisać, jakie emocje wtedy targają człowiekiem i to, co robiłeś do tej pory, czy co być może będziesz robił dalej, to nie ma znaczenia, jest tu i teraz i no całe szczęście udało mi się z tego wyjść i jest dobrze, nawet dwa dni w czwartek byłem w szpitalu, bo miałem drobny zabieg, usuwali mi pozostałości po tamtej przygodzie, więc znowu byłem w tym szpitalu, znowu zobaczyłem tych ludzi i mówię, no to nie ma nic wspólnego z tym, co robisz na co dzień, czy jesteś wielką gwiazdą, czy wielkim biznesmenem, czy wielkim dziennikarzem, czy w ogóle wielkim człowiekiem, tam wszyscy są równi i nie ma nic takiego. I może dlatego, że ja byłem taki z natury wychowany, że nigdy nie wywyższałem się ponad ludzi, których znałem, bo osiągnąłem jakiś sukces tam, mniejszy czy większy, bo to zależy, każdy jest w stanie ocenić. Mogę powiedzieć tak, że nawet jak grałem we Wronkach, odwiedzałem moich kolegów w więzieniu, bo z nimi się wychowałem na osiedlu. Poszli inną drogą, byli w więzieniu, napisali do mnie list, czy mogę ich odwiedzić. Przecież dla mnie to nie jest żaden problem, żeby kolegów, z którymi się wychowywałem, odwiedzać. Nie wiem, czy by inni tak postąpili, ja tak postąpiłem, tak po prostu byłem wychowany. No ja myślę, że mam podobnie, natomiast potem z tego tytułu też człowiek może o sobie poczytać różne rzeczy, że ma takich, a nie innych kolegów, ale wydaje mi się, że to są też takie prawdziwe przyjaźnie, które są od lat, gdzie byliśmy równi na trzepaku, na boisku, na podwórku.
gdzie chodziliśmy razem na basen czy nad rzekę. Oczywiście, my Polacy mamy to, że lubimy bardzo hejtować, bardzo ludzi obrażać, wyzywać, tylko dlatego, że ktoś ma inny punkt widzenia, czy ktoś inaczej się zachowuje. Ale to jak będąc sportowym, zawodowym sportowcem, to musisz od tego uciekać, unikać tego. No słuchaj, a wracając jeszcze do tego dnia, kiedy te kolana się uginają, przeszła ci przez głowę taka myśl, że to może być koniec? Powiem szczerze, że miałem takie 3 dni, że głowy z poduszka, spod kołdry nie wyciągałem. I nie szło ze mną się skontaktować w ogóle w żaden sposób, ale mam grono przyjaciół, które gdzieś mnie tam na nogi postawili od razu i mówią, co ty chłopie będziesz robił tutaj, ty dawaj się do roboty, bierz to. I tak mnie nakręcili, że po tygodniu już miałem wszystko poustawiane, wizyty u lekarzy, różnego rodzaju leczenie. Miałem dużo ludzi dobrych koło siebie, którzy pomogli mi szybko się zebrać sobie i później już tylko ja odbierałem tą chorobę jako grypa, przyszła, pójdzie i jej nie będzie, ale wiele, wiele osób mi w tym pomogło, którym do dzisiaj dziękuję za pomoc. Jak brzmiała wtedy dokładnie ta diagnoza? Nowotwór jelita grubego, esica, nowotwór złośliwy. To było 5 lat temu, to prawda? Było 5 lat 2018 temu. Rok. Tak jest. I jak to wygląda dziś? Dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam nadzieję, że choroba nie powróci. Przez ten okres wielu osobom pomogłem swoimi kontaktami, swoimi namiarami, pomocą, przede wszystkim czy zachęcenie, bo jestem przykładem, że nie każdy nowotwór zabija, do tego, żeby leczyć się, żeby walczyć o swoje życie. I dzisiaj tak jest. No, nawet wczoraj byłem, mówię, w czwartek byłem w szpitalu, leżałem na sali z 2 panami, troszkę starszymi ode mnie, zoperowanymi świeżo. Ja mówię, panowie, nie przejmujcie się, zobaczcie, ja już jestem zdrowy, wy też będziecie, musicie tylko walczyć o siebie i tyle. No ale to ciężko, mówię, mi też było ciężko, ja byłem młodszy, wy już macie kawałek życia za sobą, doświadczenie macie większe, więc będzie wam łatwiej, tylko trzeba chcieć. A powiedz, twoje środowisko było pomocne w tamtym okresie, czy raczej każdy powiedział, no Paweł, trzymaj się, odwrócił się i poszedł w swoją stronę? Nie, no mówię, miałem grono przyjaciół, które od razu zareagowało i pomogło. Oczywiście wtedy weryfikacja osób, które są za tobą, bardzo duża jest. I rozumiem, że szybko zaczynasz usuwać ludzi z telefonu. Znaczy nie, ja nie usuwam ludzi z telefonu, nie tak, ale ja jak potrzebujesz ludzi, jak jesteś w trudnej sytuacji, bo jak idzie ci, to nikogo nie potrzebuje, zresztą tak jest w sporcie, że jak jesteś na szczycie, to wszyscy cię klepią, a jak jesteś na dole, to wszyscy cię walą. No to tak samo jest, jak potrzebujesz pomocy w tak ciężkiej sprawie, bo to była bardzo ciężka sprawa. To są ludzie, którzy ci pomogą. Mam takie osoby, które mi pomogły. Nie chciałbym tu wszystkich wymieniać, bo to długo by to trwało, ale to są naprawdę moi przyjaciele, którzy mi pomogli. I udało się wyleczyć. Ja mam nadzieję, że moją pomocą też ileś osób zachęcę do tego, żeby się wyleczyli, bo to też zależy od każdej osoby, czy chce się leczyć, bo jest wiele osób, która się poddaje po prostu i umierają nie przez to, że mogą się wyleczyć, tylko przez to, że już nie mają siły walczyć. Proszę Państwa, my sobie dzisiaj założyliśmy tutaj z Pawłem, że zagramy z Wami 2 razy 45 minut. To pierwsze 45 minut kończy się za 12 minut i wtedy otworzymy telefony numer 452-980-092. Za chwilę też na dole ekranu ten numer się pojawi. O właśnie, dziękuję bardzo. Także będziecie tutaj mogli dołączyć do naszej rozmowy z Pawłem Kryszałowiczem. Chcę cię zapytać teraz o Ryśka. I nie chodzi mi o Ryśka Ridla z Dżemu, tylko o Ryśka z Wronek, który cię ściągał do klubu, no i który jednak jest taką czarną owcą, czarną kartą polskiego futbolu. Bo to wiesz, to, że w piłkę grać umiałeś, to wiemy. Natomiast dzisiaj tak się zastanawiam, ile tych trofeów, ile tych bramek było do końca uczciwych? Czy też o tym myślisz? Powiem tak, no jak przychodziłem do Wronek, to Ryszard był menadżerem klubu. Więc to nie był ani mój menadżer, tylko był menadżerem klubu.
My jako zawodnicy w klubie nie odczuwaliśmy takich rzeczy, wręcz nieraz odczuliśmy odwrotnie grając. No były takie chore czasy po prostu. Dobrze, że to się skończyło, już to nie powróci, bo to taki młody człowiek pochodzący z mojego klubu, masz wielkie nadzieje, wielkie ambicje, starasz się dostać na szczyty, dostajesz się, a tu się okazuje, że później, że to wszystko jest o shit. Więc były takie czasy, całe szczęście, że ich nie ma. Nie wiem, ile meczów było kupionych, w ilu meczach grałem kupionych i w ilu sprzedanych. Nie mam tego zielonego pojęcia. Wiem tylko jedno, że do mnie nikt nigdy nie podchodził, bo nie po to walczyłem o swoje życie, żeby za jakieś srebrniki się sprzedać i stracić to, co zyskałem. Zresztą znasz mnie kupę lat, zdajesz sobie sprawę, że nie tylko o to, ale też również z alkoholem, tak jak mówią wszyscy, że ten, kto nie pije, to podpierdziela, to ja bym ten, który podpierdzielał, że alkoholu nie piłem. Pochodziłem z mojego klubu, myślę, że osiągnąłem bardzo dużo, pochodząc tak klubu i nie chciałem to przez głupotę stracić. Mhm. Natomiast muszę ci powiedzieć, że kilka dni temu obejrzałem raz jeszcze ten reportaż o tym słynnym finale Pucharu Polski rozegrane na stadionie Lecha. Mhm. To było chyba podczas Mistrzostw Świata, prawda? Nie pamiętam, po tej operacji trochę mi szarych komórek usunęli, to wiesz, okay. to pamięć straciłem. Ale tam się pojawiła taka twoja też wypowiedź, że ty jesteś przekonany, że ten mecz nie był fair, że ten mecz nie był uczciwy. No tak. Z aluminium koni. Tak mi się wydaje. No teraz fakty wszystko potwierdziły, że był nieuczciwy, ale też proszę sprawdzić, że te bramki, czy nawet tego karnego, którego strzelałem, to był ewidentny rzut karny. Tam sędzia nie musiał naciągnąć. No tak, ale w pierwszej połowie był ewidentny na Jaskocie rzut karny. No tak, a ile karnych ewidentnych nie gwiżdżą, a ile gwiżdżą? Znaczy ja myślę, że wyliczono przynajmniej 16 złych decyzji sędziego Kowalczyka w tym spotkaniu. No to ktoś tam działał, na pewno nie ja. My podchodziliśmy do meczu normalnie, chcieliśmy wygrać, zdobyć ten Puchar Polski. Udało się, później okazało się, że był załatwiony. No to tak do dzisiaj gdzieś tam te pytania padają i ten. My jako zawodnicy o takich rzeczach nigdy nie wiedzieliśmy, to działo się poza nami. Nie myślałeś, żeby oddać ten medal? Ja nie wiem, gdzie go nawet mam, bo już wszystkie rzeczy prawie na licytację poddawałem. Nie wiem, czy medalu nie oddałem. Okej. Okay. Słuchaj, natomiast jestem bardzo ciekawy, jak to wyglądało wewnątrz drużyny. Czy wy mieliście jakąkolwiek świadomość, że są mecze ustawione, wychodząc na boisko, że ktoś przychodził do szatni i mówił, panowie, spokojnie, to i tak wygramy. Nie, nigdy takich rzeczy nie było, nigdy nikt nas nie prosił o żadne pieniądze, o żadne zrzutki na coś. Nigdy takich rzeczy nie było, jak ja sobie przypominam. No ale jak odbieraliście premię, to też nie były pomniejszone, kiedy trzeba było wygrać mecz? Nie, nigdy nic takiego nie, przynajmniej od mojej osoby nigdy nic takiego nie było i nie miałem. Wręcz to powiem tak, no to dzisiaj się mówi o Amice Wronki, bo tam działał pan Ryszard, no ale skazanych jest wiele osób z różnych klubów, to więc to było chyba wszystko, to był taki świat po prostu, chory świat, całe szczęście, że już go nie ma. A ciebie fryzjer kiedyś obcinał? Nie, jego córka, bo to rzeczywiście miał zakład fryzjerski, tam we Wronkach do dzisiaj jest i tam chodziliśmy do fryzjera. Fryzjer mnie nie obciął, bym nie kupił damiki. Może coś tam obciął wtedy przy transferze, ale nie wiem. Okej. Okay. A ty jesteś człowiekiem, byłym piłkarzem, który, nie wiem, każdy weekend spędza na oglądaniu meczów, powiedziałbym namiętnie 8, 10 spotkań, 15, 5 lig europejskich, 4 spotkania ekstraklasy, czy idziesz po prostu na mecz Gryfa i przyjeżdżasz czasem na mecz reprezentacji? Powiem tak, oglądam bardzo dużo piłki, bo piłka była moją pasją, zanim byłem zawodnikiem i dalej jest moją pasją. To 5 meczów w tygodniu oglądam, ale przeważnie ekstraklasy, bo to jak ktoś zadzwoni, żeby wiedzieć, o czym rozmawiać. A Bundesliga? Bundesliga rzadko oglądam, szczerze mówiąc, bardzo rzadko. Czy nie jest tak, że tydzień w tydzień Eintracht Frankfurt? Nie, jeżeli Eintracht gra blisko gdzieś w Berlinie, blisko z mnie, to nieraz zadzwonię i nieraz pojadę na żywo oglądnąć, jak mi czas pozwoli. A mecze oczywiście europejskich pucharów oglądam, reprezentacji też oczywiście, jak nie jadę, to oglądam w telewizji, bo jestem kibicem dalej reprezentacji. No i to tak dalej z piłką, tylko trochę w innym wymiarze. W Gryfie nie byłem przez rok na meczu, od tego momentu, gdy zrezygnowałem z funkcji prezesa, gdzie były oskarżenia w stosunku do mojej osoby. Wiadomo, że ludzie, którzy są niekompetentni, zawsze potrafią cię ocenić. Najgorsze to jest to, że władza jeszcze
ufa takim ludziom. Później się okazuje, że wszystko jest okej. Okay. Całe szczęście, że na prezesa klubu wybrałem mojego kolegę, poprosiłem go, żeby był. Klub istnieje, funkcjonuje. Miał problemy z utrzymaniem się, ale utrzymał się. Całe szczęście, teraz mam nadzieję, że będzie szedł w górę tabeli. Najlepszy trener, z jakim pracowałeś w życiu? No, powiem tak, wiadomo, że moim ojcem trenerskim był Jerzy Engel, bo mnie w reprezentacji próbował, dał mi pograć w reprezentacji, to jest taki mój ojciec piłkarski. Z wieloma dobrymi szkoleniowcami pracowałem, ale generalnie uważam, że dzisiaj szkoleniowcy są dużo lepiej wyedukowani, dużo więcej mają pojęcia o piłce niż za moich czasów. A byłeś zaskoczony tym, że 3 dni temu bodaj Jerzy Engel udzielił wywiadu i powiedział: ja chętnie zastąpiłbym Fernando Santosza, bo jestem przekonany, że lepiej poprowadziłbym reprezentację Polski. Nie, z uśmiechem to przyjąłem. Trener ma oczywiście papiery. Spokojnie, no, są w jednym wieku. No, umówmy się, że po wynikach patrząc, to dzisiaj niewielu trenerów poprowadziło gorzej. No bo wyniki mówią, przed chwilą zwalnialiśmy trenera, który mówił, że mamy kiepski styl, gramy kijowo, ale mieliśmy jakieś wyniki. Dzisiaj za to mamy piękny styl i nie mamy wyników, tak? Ja... My mamy piękny styl, bo no, ja nie widzę tego pięknego stylu. Trochę sarkazmem powiedziałem. Uważam, że w Polskę powinien poprowadzić polski trener. To jest moje zdanie, ale są ludzie, którzy za to odpowiadają i oni wybrali taką ścieżkę. No po pierwszych meczach nie jesteśmy zadowoleni my jako kibice. Przede wszystkim ja stawiam się w roli kibica, ale mówię, że chyba wszyscy w Polsce nie są zadowoleni to, co pokazaliśmy przez początek eliminacji. Mówisz, uważam, że powinien polski trener prowadzić, bo sądzisz, że piłkarze mają i tak dużą świadomość techniczno-taktyczną i potrzebują po prostu gorącej mowy motywacyjnej i takiego dotarcia i ewentualnie dyskusji o detalach szybko, w ojczystym języku, kiedy jest trochę trudniej? No, czy dlatego, że po prostu uważasz, że nie powinien zagraniczny trener prowadzić reprezentacji Polski? Uważam, że ta mowa motywacyjna to są emocje też, na które chyba łatwiej jest w ojczystym języku, żeby wszyscy rozumieli, niż w języku obcym, tak? To po pierwsze. Po drugie, no my mamy troszkę inną mentalność niż zawodnicy z różnych krajów Zachodu. Następna sprawa to jest, trzeba znać tych polskich zawodników. Uważam, że dzisiaj mamy bardzo dobrych zawodników indywidualnie. Mamy naprawdę dużo lepszych piłkarzy niż byli w moich czasach. Nie chciałbym tu obrazić któregoś z moich kolegów. A ja bym się kłócił. Każdy ma swoje spojrzenie, ale... Ja uważam, że dzisiaj gdybyśmy podzielili sobie dwie jedenastki sprzed 25 lat, sprzed 23, to byłoby pół na pół. No, każdy ma swoje zdanie na ten temat. Dzisiaj mamy piłkarzy wybitnych, którzy osiągają mistrzostwa w swoich krajach, ale nie mamy zespołu. To jest zlepek ludzi, którzy gdzieś spotykają się na reprezentacji, są wielkimi gwiazdami w swoich klubach. Mamy gwiazdę formatu światowego, w których my w tamtych czasach nie mieliśmy. Mówię oczywiście o Robercie Lewandowskim i obojętnie, kto będzie na niego gdzieś tam narzekał. To jest gwiazda pod względem sportowym, jedna z największych na świecie. Ale nie ma tego zespołu. My może mieliśmy troszkę bardziej wyrównany zespół umiejętnościami, ale przede wszystkim ja trafiłem na wspaniałych starszych kolegów, którzy mnie wprowadzali do drużyny i wiedzieli, że od mojej gry też zależy ten wynik. A dzisiaj myślę, że czegoś takiego nie mam. Patrzę tak tylko z boku jako kibic, bo przecież nie jestem w środku reprezentacji, nie wiem, co tam się dzieje. I to tak wygląda, że to jest zlepek ludzi przyjeżdżających, wielkich piłkarzy, a nie mamy drużyny. A uważasz, że dzisiaj to poszło za daleko w przypadku Roberta Lewandowskiego? Mówię tutaj jakby o spojrzeniu kibica, spojrzeniu dziennikarzy, analityków. Bo ja powiem szczerze, mnie to na przykład śmieszy, że kompletnie anonimowi analitycy mediów, PR-u analizują Roberta Lewandowskiego, że on się ośmiesza, tańcząc jakieś baciaty, odnawiając śluby, pokazując to w mediach społecznościowych, śpiewając z kłębu. No, mam takie wrażenie, że ci goście widzą jedyną szansę w życiu, żeby zaistniało ich nazwisko, mówiąc o Robercie Lewandowskim. No co mnie to obchodzi, że facet sobie tańczy? Niech sobie tańczy, niech sobie śpiewa, niech to pokazuje na Instagram, jak ma ochotę. Ja powiem tak, dzisiaj w Polsce się zrobiło tylu specjalistów, tylu ekspertów, którzy nigdy nie grali w reprezentacji, nawet nie doszli tam, a oni oceniają... Znaczy, ja nie wiem, czy na meczu byli. Ale oni oceniają tych ludzi, którzy tam grają.
wierzę, że ci reprezentanci, którzy byli na boisku z Mołdawią, czują się fatalnie. Bo to sportowe życie to wymaga, żeby tak się czuć. Ale przyznasz, że jednak jest to dosyć niefortunne, jeśli 80% piłkarzy nie wychodzi do dziennikarzy po meczu, a dwa dni później publikują w mediach społecznościowych uśmiechnięte zdjęcia z jachtów w różnych częściach świata. No też by sobie akurat po takim meczu mogli przez 2-3 tygodnie oszczędzić takiej publikacji. No oczywiście, ale każdy ktoś ich prowadzi, czy sami się prowadzą. Dzisiaj jak nie jesteś na portalach, to cię nie ma w życiu. Tak? Kiedyś byłeś na boisku, cię doceniali, nie było tych mediów, nie było tego wszystkiego. Może trochę było nam łatwiej uciec od tego. Ale tak, oczywiście, u nas dużo ludzi ocenia prywatne życie sportowców. Sportowiec też jest człowiek. Też może mieć chwilę dla siebie, może mieć na chwilę dla swoje przyjemności, na swoją zabawę, a my już od razu go oceniamy i krytykujemy. No, my też jesteśmy ludźmi, też oddychamy tym samym powietrzem. Jak u Pawła Kreszałowicza z mediami społecznościowymi. Facebooka masz? Oczywiście, że mam. Twittera? Mam, ale nie udzielam się zbytnio. Instagram? Nie udzielam się, jestem zaszyty w swoim życiu prywatnym. TikTok? Nie, przeglądam nieraz, ale nie używam takich rzeczy. Tinder? O Jezus. Takie rzeczy to nie. Nie, przeglądam te wszystkie informacje, ale staram się ze swojego życia prywatnego nie wychodzić, bo mi do niczego to nie jest potrzebne. Czy tak by się nie nadawał ci do grania w piłkę, jeśli mówimy o tym wymiarze pozaboiskowym, żebyś pokazywał klatę na jachcie w Miami albo gdzieś tam w Marbella, tańce na Mykonos. Najpierw musiałbym brzuch zgubić, żeby klata się pojawiła. No właśnie, miałeś kiedyś w ogóle kratę? Co? Miałeś kratę? Delikatno. Delikatno, tam się wychodziło. Wtedy było co innego ważniejsze. Okay. Umiejętności piłkarskie, a nie masa. Nie krata, dobra. Nie krata. Oczywiście dzisiaj się piłka zmieniło. Powiem tak, no trochę wbrew tym, to co wszyscy mówią, bo nieraz mnie zapytają, czy mogłem gdzieś więcej coś osiągnąć. Oczywiście, że mogłem. To problem polegał na tym, że miałem tylu trenerów, którzy nic mnie nie mogli nauczyć, bo nic nie umieli. Pawełku, ostatnia minuta pierwszej części naszego spotkania, jeszcze bez widzów. Dosłownie za 60 sekund was zapraszamy do dyskusji. Ja cię zapytam o twoją hierarchię, twój ranking dzisiaj polskich napastników reprezentacyjnych. Dla mnie numer jeden, wiadomo kto jest. No kto? Robert Lewandowski i cały czas będzie, dopóki będzie grał, bo mimo wszystko trzeba wziąć pod uwagę, że nawet jak on nie strzela bramek, to zawsze go kryją. I ta druga osoba, która gra z nim, to ma dużo łatwiej. Dwójka? Moim zdaniem dzisiaj Świderski. Trójka? No powiedzmy, mamy Milika, mamy Buksę, mamy Piątka, mamy wszystko, Kownackiego. Mimo wszystko Milik, Kownacki i dalej. I dalej Piątek i Buksa, tak? Buksa i Piątek. Okej, okay. A jak ty spoglądasz na przykład na... Bo są zdania bardzo podzielone na Krzyśka Piątka jako napastnika, bo to z jednej strony... Powiedziałbym, są takie umiejętności bardzo specyficzne, dosyć ograniczone. No tam nie ma finezyjnego driblingu, umówmy się, raczej trzech nie minie na szybkości z balansem, tylko raczej dołożenie stopy pod bramką czy głowy. Natomiast no jednak jego bilans, powiedziałbym, liczby meczów, a nawet inaczej, liczby minut do bramek jest fenomenalny w reprezentacji. Oczywiście, Krzysiek ma to do siebie, że jak dostanie piłkę, to potrafi ją skończyć, tylko najpierw musi ją dostać, tą piłkę. My nie stwarzamy masy sytuacji, żeby Krzysztof strzelał, więc mu ciężko jest zdobyć te bramki. My potrzebujemy człowieka, który wyjdzie po piłkę, rozegra, bo naprawdę troszkę inaczej gramy w piłkę. My mamy naturę w ogóle obrońców. My bronimy. Całe życie się broniliśmy, jak z historii to widać. Przed rozbiorami, przed wojnami. No to w futbolu też się broniliśmy, na łatwiej grać z kontry, tak? No i przy takiej grze to Krzysiek będzie miał ciężko do grania. On, jeżeli my atakujemy, mamy przewagę, dużo rzutów rożnych, z tych fragmentów, on potrafi się znaleźć, piłka mu spadnie, on potrafi to wykończyć. To jest typ tego zawodnika, on na pewno będzie przydatny, tylko musi zacząć grać. 452 98 00 92, w tym momencie otwieramy linię, także jeśli macie pytania do Pawła Kreszałowicza, który dzisiaj jest naszym gościem, bardzo proszę, już słyszę, że mamy pierwszy telefon. Cześć, witamy, kto jest z nami?
Cześć Mateusz, cześć Paweł, Kamil z tej strony, z Lubina. Cześć. Tak sobie przysłuchuję sobie was panowie i kiedyś bardzo często takie śmieszkowe pytanie tutaj Mati do ciebie pytało, padało, Mateusz, jak żyć? I myślę, że tak jak przysłuchując się waszej rozmowy dzisiaj, pan Paweł właśnie takim gościem jest, który chyba właśnie tak żyje, także serdecznie was pozdrawiam, fajnie tak macie, jak jeszcze mogłeś trochę pochwalić, to panie Pawle zachęcam do popijania troszeczkę piwka, bo tutaj Mateusz widzę wygrywa w tej konkurencji. Także znaczy nie, ja po prostu rozlałem, uderzyłem ręką w szklankę i się troszkę wylało. A ja piwa za bardzo nie lubię, także nie piję. A pytanie masz? Pytanie masz do Pawła? Nie, ja tylko takim przekazem, także panowie. Dziękuję bardzo, że się mogłem dodzwonić. Dużo zdróweczka wam życzę i do zobaczenia. Dziękuję. Dzięki bardzo. Słuchaj, czyli idziemy w tym temacie napastników reprezentacyjnych. No Adam Buksa, ja szczerze mówiąc miałem nadzieję, że to może być taki naturalny partner Roberta Lewandowskiego. Tak się wydawało po meczu z Anglią, kiedy ta współpraca wyglądała naprawdę dobrze w tym meczu 1-1 jeszcze za kadencji Paulo Souzy. Przyjazd do Europy to miała być przepustka, powiedziałbym, do wejścia na jeszcze wyższy poziom, ale kontuzja, no i w tej chwili wypożyczenie do Antalyaspor'u, do Turcji. No powiem tak, no wybrał ciężką ligę, bo liga francuska jest bardzo ciężką ligą. Nie dość, że musisz być fizycznie dobrze przygotowany, to jeszcze technicznie potrafisz grać w piłkę. No i to jest weryfikacja jakaś na tym poziomie top 5, tak? No bo umówmy się, że w Europie liczy się 5 lig. No. Ale wiesz, co jest dziwne? W tej sprawie na przykład Racingu Lens, wicemistrza Francji, gdzie gwiazdą pierwszej wielkości jest Przemek Frankowski, który jest tak, trzecim piłkarzem ligi i jest w 11 sezonu L'Equipe. Natomiast gdybyśmy mieli dzisiaj tak sobie uczciwie przeanalizować, to Przemek Frankowski przychodzi z MLS-u jako po prostu bardzo solidny pomocnik i nic więcej, a Buksa jednak przychodzi do tego samego klubu z tej samej ligi jako gwiazda. No tak, i właśnie to jest piłka, że nie wiesz kiedy, co odpali. Najwidoczniej mu służą te treningi, służy mu ten cały system trenowania we Francji. No i stał się bardzo wyróżniającym się postacią w lidze francuskiej. Żeby jeszcze to u nas w meczach przekładał, w reprezentacji. Tylko to jest też problem, że musi ktoś na niego postawić, uwierzyć. No taki tam we Francji uwierzyli na niego i on się odpłaca tą grą. No, musi być jakiś plan na to. Mm-hmm. No ale też Adam, pamiętajmy, że jednak doznał bardzo szybko kontuzji. No tak, i to na pewno zweryfikowało jego plany i teraz musi dojść do formy. Tak jest. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Kto jest z nami? Dobry wieczór. Cześć, cześć. Chyba musisz zejść z Kasprowego ze 300 metrów w dół, bo cię słabo słyszymy. Jesteś? Halo? Halo? Tak, tak, słuchamy. Słychać, dobra, to chyba więcej tam, gdzie jest program, właśnie plaży, bo ja jestem... Ale ty coś jesz, czy po prostu nie masz zasięgu? Stary, spróbuj do nas jeszcze raz zadzwonić. O właśnie, bo gdzieś widzę, że się rozłączyłeś. Chyba ktoś dzwoni z plaży i tutaj jakieś przekaźniki, można powiedzieć, że wpłynęły na nieczystość tego połączenia. Panie Pawle, a co dzisiaj ci się najbardziej nie podoba w grze reprezentacji? Co mi się nie podoba? Brak zaangażowania. To mówię o cechach wolicjonalnych, bo mówię, można źle zagrać, źle podać, no ale to nikt nie zabroni im biegać, walczyć do końca i nawet można przegrać, bo to tylko jest sport, tam ten zespół też chce wygrać. I to mnie tak po prostu rusza, że jednak w tych wcześniejszych czasach to troszkę inaczej to wyglądało, bo nieraz wygląda tak... No dziwnie, ja nie umiem tego odebrać, ale no jak nie mamy siły, to się cofnijmy, zagrajmy z tyłu, wyprowadźmy kontrę. Nie ma jakiegoś takiego składu i ładu. Jedni atakują, drudzy bronią. Robi się duża luka. Nie wiem, ciężko mi jest to powiedzieć. A wy jako kapela Engela to cały czas się trzymacie razem? Spotykacie się regularnie? Macie ze sobą kontakt? Macie jakąś, nie wiem, grupę WhatsAppową? Czy to są spotkania bardzo mocno jednak incydentalne przy okazji meczów biało-czerwonych? Spotykamy się na meczach, ale to są grupki, tak jak wiadomo, że z 20 kawy się nie pije. No to każdy ma gdzieś tam swoją grupę i się gdzieś tam trzymamy, odwiedzamy, dzwonimy do siebie i... Tyle lat to przetrwało, to fajnie. Twoja grupa to? Moja grupa to Krzynek, Dudy i Rząsa. Krzynówek, Rząsa, Dudek.
No tak, a my razem wchodziliśmy do reprezentacji, więc dlatego się tak trzymamy razem. Już nie pamiętam dokładnie u Dudka, bo on był chyba obunożny. Ale... Lewonożny. No właśnie, czterech lewonożnych. No. Lewi razem. Dlatego nas... Lewica. No bez partii politycznych, bez trendów, proszę. No właśnie, bo Jurek to jedną i drugą tak, nogą. Ale lewonożne. A wy ewidentnie wszyscy lewonożni. Widzisz, tak mi się teraz skojarzyło. Że... No, tak się zdarzyło. Ale pomyśleliście kiedyś o tym, że są sami lewonożni przy tym stole, czy nie? Nie, zawsze rozmawiamy, śmiejemy się. Okej, dobra, mamy kolejny telefon. Kto jest z nami? Halo, dzień dobry. Cześć. Dobry. Kuba z Innsbrucka. O! Z podsłanego Tyrolu, także... Witam serdecznie Pawła, witam Mateusza. Ja mam takie pytanie. Z kim Paweł żył najlepiej w kadrze na zgrupowaniu w Korei i jak to wyglądało, jak całe te mistrzostwa wyglądały w jego ocenie? No, były nieudane przede wszystkim, to od tego zacznijmy, że jechaliśmy z dużo większymi nadziejami niż to się skończyło. Ale tak z perspektywy czasu patrząc na to, to wszystko przegraliśmy w głowach, nie byliśmy na to przygotowani, bo ostatnie mistrzostwa to ja oglądałem, jak byłem mały chłopak w 86, a na następne jechałem ja. Więc myślę, że pod względem przede wszystkim mentalnym nie byliśmy do tego przygotowani. A jeżeli chodzi o to, z kim najbardziej, no to mówię, my mieliśmy dosyć zgraną grupę, wszyscy się tolerowaliśmy, gdzieś tam razem się spotykaliśmy, ale oczywiście najbardziej to ja z Jackiem Krzynówkiem, bo z nim byłem w pokoju. Ale mi się wydaje, że byliście ostatnią też kadrą, która potrafiła po meczach wychodzić całą drużyną razem. Że nie było takiego podziału, że nie wiem, pięciu idzie tu, pięciu tam, pięciu zostaje. Tylko raczej powiedziałbym, że to pierwsze wyjście, te pierwsze cztery godziny po meczu byli wszyscy razem, no i potem gdzieś, powiedziałbym, nastąpiła departamenty różne się tworzyły. Podział i niektórzy szybciej wracali. Jedni spać, drudzy zostawali w tym barze, inni do miasta. Było dosyć fajnie, naprawdę grupa była fajna, przede wszystkim trzymali to starsi zawodnicy, którzy nie pozwolili odrzucić tych młodych i gdzieś wszyscy razem się trzymaliśmy. No i chyba myślę, że to na boisku się sprawdzało, walczyliśmy jeden za drugiego. Później troszkę było problemów, jak nam wyrzucali pewne osoby z mistrzostw. No i atmosfera się popsuła. No i to też miało pewnie wpływ na to, jak zagraliśmy. Bo my nie jesteśmy nacją piłkarską jak Brazylia, jak Argentyna, że możemy sobie przebierać ludźmi. Nie wiadomo, ilu ludzi mamy w tym kręgu do kadry. No i moim zdaniem muszą być dwie rzeczy zapewnione. Oczywiście dobre przygotowanie fizyczne, no i atmosfera. Jeżeli któryś z tych elementów przestanie funkcjonować, to będzie mieli zawsze ciężko. I tak przed każdymi kolejnymi mistrzostwami zawsze coś się wydarzało. Ja myślę, że tutaj mogę z tobą polemizować, bo powiedziałeś, że najważniejsze było to, że nie byliście gotowi mentalnie. Ja na to patrzę trochę inaczej z perspektywy czasu, bo byłem blisko, wydaje mi się, w miarę blisko tej drużyny. Po pierwsze przygotowania, które nie były zindywidualizowane, bo tak samo trenowali ci, którzy zagrali 60 meczów, jak i ci, którzy zagrali meczów 3 czy 4 przez cały sezon. I wydaje mi się, że byli kompletnie podjechani i dopiero gdzieś to puściło przed meczem ze Stanami Zjednoczonymi. Po drugie, pamiętajmy, no to nie był zwykły turniej. To był turniej na innym kontynencie, inna strefa czasowa. Do tego wydaje mi się, że też doszedł mikroklimat, ponieważ Korea... No ma kilka jakby stref klimatycznych. My mieszkaliśmy wszyscy razem w Taedong. Ja pamiętam, przyjechałem do Busan. Ja byłem mokry po 5 minutach. To w ogóle był taki, no nie wiem, klimacik jak w Malezji w stosunku do klimatu takiego suchego, mocno europejskiego. No tak, odczuliśmy to na rozgrzewce, na treningu przedmeczowym. Po dwóch kółkach już byliśmy wszyscy mokrzy i jakby czuliśmy się jak w saunie. No ale mówię, ja tak to odbieram. Plus Paweł chyba się zgodzi, że jednak brak prawego pomocnika. Bo my tak naprawdę pojechaliśmy na mundial bez prawego pomocnika. Przypomnę tylko tak, Tomek Iwan nie został zabrany, bo miał problemy w klubie. Nie wiem, czy zdecydował trener, czy prezes, czy wiceprezes. Nie pojechał kontuzjowany Bartek Karwan, bohater tak meczu jest w Oslo. I jeszcze chłopak, który błysnął podczas meczu z Irlandią Północną na Cyprze, gdzie ty strzeliłeś 2 gole w styczniu, na 6 miesięcy przed mundialem, czyli Eusebiusz Smolarek, który po prostu się bawił w tym meczu, też nabawił się ciężkiej kontuzji. Przypomnę tylko, że w pierwszym meczu na prawej pomocy wyszedł lewy obrońca Marek Koźmiński. No, taką mieliśmy obsadę prawego pomocnika. No, w zasadzie jedynym prawym pomocnikiem wtedy
Był powołany w ostatniej chwili z Odry Wodzisław Paweł Sibik, który zagrał przez 8 minut ze Stanami Zjednoczonymi. Powiem tak, no przede wszystkim, no obojętnie czy Tomek Iwan miał problemy w klubie, czy nie miał. No to był w swojej ziemi, trzeba było go brać. To była ważna postać w tej reprezentacji. Mhm. I nawet jak tam rozegrał trochę mniej meczów, to on był tym człowiekiem, który zasłużył na to, żeby pojechać. Takie były decyzje. Wiadomo, że nie, ja byłem młody, to tam nic, ale większość nie mogło się pogodzić. Ale miałeś takie wrażenie, że to rozbiło grupę w środku? Tak, oczywiście, to ja uważam, że to wszystko rozbiło. To cały plan poszedł, bo wielu zawodników naszych, którzy z nami grali eliminację, wywalczyli ten awans, nie pojechało po prostu. Pojechali ludzie inni, którzy do tej reprezentacji dopiero dochodzili albo mieli sporadyczny udział. Oczywiście można powiedzieć, że decyduje o tym forma sportowa na dany dzień, ale to tak chyba też nie działa. Ja miałem takie wrażenie, że raczej to nawet nie wszyscy twoi koledzy z reprezentacji poznali Pawła Sibika, kiedy przyjechał na to zgrupowanie przed Mistrzostwami Świata, bo niekoniecznie ludzie grający za granicą oglądali mecze Odry Wodzisław. No myślę, że tak, ale no... Grało nas dużo chłopców za granicę, przyjeżdżaliśmy i to było widać różnicę między nami a tymi chłopakami, którzy grają w kraju. Zresztą świat poszedł do przodu, dzisiaj też widać ogromną różnicę ludzi, którzy grają na zachodzie, a którzy grają w Polsce. Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, kto jest z nami? Witamy serdecznie. Halo, halo, witam serdecznie, Wojtek z tej strony. Cześć, Wojtek. Bardzo mi miło. Witam. Wiem, że to jest hejt park, ale no przyznaję się, nie będzie żadnego hejtu, tylko czysty po prostu cukier. Love park, zamieniamy w love park. No jesteśmy na plaży, słoneczko, wakacje. Tak jest, więc trzeba się kochać, cokolwiek by to nie znaczyło. Ja jestem rocznik 82, jestem naprawdę wielkim fanem, byłem wielkim fanem gry Pawła Krzyżowicza z tamtych lat. A dlaczego? I no, z racji jego techniki, to jest po pierwsze pierwsza podstawa, że bardzo mi się ona podobała i mam takie pytanie, czy Paweł, przepraszam, bo nie oglądam od początku, czy to wybrzmiało, czy rozmawialiście o tym, ale do tej pory, nie wiem, czy to wynika z tego, że jestem aż takim autystą, ale przypominam sobie mecz Amica Wronki, Atletico Madryt i mecz z Madrytu. Czy pan Paweł go jakby pamięta, bo uważam, że tam zagrał po prostu przemecz, a na tamte czasy grając z Atletico Madryt graliście jak równy z równym. No jakoś mi to utkwiło w pamięci. O to chciałem zapytać. A pamiętasz, kto tam bronił? No było chyba... Nie pamiętam. Ja pamiętam. Pamiętasz, kto tam bronił wtedy w Amice? Kto bronił w Amice wtedy? Tak, to jest pytanie. Podpowiem nawet dwóch. Jak znajdziesz to, jak zgadniesz, to kubek wyślemy ci z kanału. A imię, chociaż imię. Nie, to będzie za łatwe. Trzy sekundy masz. Trzy, ale dwa, to... jeden, nie wiem. Czesiu Michniewicz wystąpił. Nie pamiętam, ale pamiętam, że chyba tam było 0-0, a przegraliśmy. Nie, 1-0 przegraliśmy. Czy 1-0 tam był? A mieliśmy ewidentnego karnego, też sędzia nam nie gwiznął, na Rymku Sobocińskim przy stanie 0-0. Może jakiś hiszpański rysiek działał. Przegraliśmy. Przegraliśmy 1-0, ale to był dobry mecz. Powiem tylko taką anegdotę z tego meczu. Wychodzimy, mówimy, dobra, na stadion, mówi, dobra, pogramy z nimi tam jak najlepiej. Przychodzimy do szatni, jeden z chłopaków mówi, ty patrz, oni szatnie mają większą niż nasz klub. I wszystko poszło w pierunę. Tam 1-0 przegraliśmy, ale wydaje mi się, że dobry mecz. U nas mgła przytłoczyła. A czy oni byli w szoku, jak przyjechali do Wronek? Nie no, to jest kilka anegdot z tego tytułu, bo wiadomo, że dzień wcześniej jest trening oficjalny, oni trenowali na głównym boisku i schodzą, pytają się dyrektora, mówią, no fajny macie ośrodek, a gdzie gramy? Jak gdzie tu? No. Ale dzięki. Utkwiło mi to w pamięci, że tam ładnie ich woziłeś, także... Tak, no, tak. Udało się kilka razy. Dzięki. Tak. Dziękujemy ci bardzo. Słuchaj, ale wiesz, do czego mnie skłonił ten telefon? Żebyśmy pogadali o piłkarzach lewonożnych. Bo ja ostatnio muszę powiedzieć, że dyskutowałem dużo z moim kolegą genetykiem, doktorem Hyckim. I starał mi się to wytłumaczyć. No on to tłumaczył naukowo. Ty mi to powiedz po chłopsku. Dlaczego tak jest, że piłkarz prawonożny na określonym wysokim poziomie bardzo szybko jest w stanie złapać odpowiedni poziom grania lewą nogą? Tak jak na przykład u nas w reprezentacji Marek Koźmiński, Michał Żewłakow byli prawonożni, a jednak po kilku latach grali perfekcyjnie lewą nogą, a zawodnik lewonożny, nawet z Leo Messi,
On nigdy nie będzie grał tak prawą nogą, jak zawodnik prawonożny potrafi po kilku latach grać nogą lewą. Z czego to wynika? Nie, lepiej mieć jedną lepszą chyba, no nie? Niż dwie a średnie. A twoja prawa jak? Trawaj? Ja bardzo dużo bramek strzeliłem. Zamach na lewą i do pustej z prawej. Ale do pustej. No ale to prawa czy nie? No tak. Nie wiem, no tak jest, że lewonożny zawodnik ma tą lewą nogą, ale jedną dobrą, a nie wiem z czego to wynika. Taki się urodziłem, taki byłem i tak grałem. Ale pierwsza myśl to jest taka, nie wiem, jak przełożysz. Wkładam od razu prawą, czy jednak jak jest okazja, to przekładam do lewej jeszcze raz? To zależy od sytuacji, od momentu. To nie da się tak wytłumaczyć. Ale pamiętam taki mecz, graliśmy chyba w drugiej już Bundeslidze w Köln miałem mijankę od połowy. To dopiero ci pomysł do głowy. Obrońca wychodził na spalony łapad, od połowy jechałem sam na sam. Okay. No i tak jadę i biegnę i tak pierwsza myśl w głowie, dobra, zamach na lewą, on na pewno pójdzie pasówką i na prawą przełożę. No i tak zrobiłem. No i on wiedział, że jestem lewonożny, ja typowo się ustawiłem na lewą pasówkę, on poszedł, ja z prawej do pustej. No tak jest, tak. Jak masz tą lewą, no to wszyscy wiedzą lewą. Później najlepsze sytuacje, jak tu już wróciłem grać amatorsko i grałem w tym swoim ukochanym gryfie i graliśmy po tych mniejszych miejscowościach i tam wszyscy ma lewą. No mówi, to nie tylko my wiemy, że ma lewą, pół Europy wiedział, że ma lewą. No i to tak jest, że no tak ten lewonożny zawodnik jest inny. Ten sam zwód u prawonożnego, a u lewonożnego wygląda całkiem inaczej. I wiesz co, jeszcze wrócę do tej kadry Engela, no bo jednak to dla ciebie była bardzo ważny rozdział w życiu. Myślę, że niezapomniany, 30 kilka meczów, 10 goli, bramka na Mistrzostwach Świata, bramki w eliminacjach. Ja wiem, że ta kadra dostała w głowę, bo może czasami za dużo mówiła. Ale pamiętajmy, no to był jednak tak, awans po 16 latach. Z tej reprezentacji skorzystały następne poprzez zmianę koszyka, bo wywindowaliście jednak reprezentację na inny poziom. Do tego ten zespół naprawdę się dobrze oglądało. Wydaje mi się, że w tamtym czasie wróciła moda na reprezentację. I też to była taka drużyna, która nie tylko była odważna na boisku, ale mam wrażenie, że nie bała się mówić, bo ja pamiętam takie wywiady, nie wiem, Super Express, Piotr Świerczewski, panie Piotrze, kto jest lepszy, pan czy Figo? On mówi, liczcie podania z Portugalią, sami ocenicie. Robimy wywiad do przeglądu sportowego z Radkiem Kałużnym po meczu z Irlandią Północną. Tytuł, z Brazylią zagramy o złoto. Dzwonię do Radka i mówię, Radek, no może chcesz zmienić ten tytuł, no bo wiesz, no żeby się nie ośmieszyć potem. Nie, to jest dobry, my na 100% mówię ci, z Brazylią zagramy o złoto, czyli no generalnie to trzeba powiedzieć, że byliście napakowani jak kabanosy wtedy wiarą we własne możliwości. To powiem krótko, nie ma ludzi odpornych na sukces. Aż tak? No tak, zawsze gdzieś się tam w głowie coś tam zaświta i czujesz się mocny, wygrywasz mecze, no przez 16 lat nie weszliśmy i na mistrzostwa, to może dlatego tak niektórzy moi koledzy poszli na fantazję. Słuchaj, to za chwilę pogadamy o szklankach, o zupkach. Była klątwa Bońka z 86 roku i musiał Boniek jechać jako wiceprezes 16 lat później, żeby kadra pojechała, ale była też przestroga Bońka po pierwszym meczu związana właśnie z kubkami i szklankami. O tym za chwilę, a my tymczasem odbieramy kolejny telefon. Kto z nami? Witam, Tomasz z Bydgoszczy z tej strony. Cześć Tomek. Witam. Mateusz, ja jestem teraz... Dwie kwestie mam do ciebie, Mateusz, i do Pawła. Tak. Jedna to taka, że ostatnio bardzo dobrze obgadywałem ciebie z Zaborem. Oj, nieładnie obgadywać. To nie jest ładna ludzka cecha. Ale nie, ja bardzo super rozrywak, jestem wielkim fanem kanału sportowego, okay. I twoim za mikrofonem. A że jestem w drodze właśnie na lotnisko, jutro lecę do Stanów i do Miami. Akurat z Zaborem się mijam, bo on przylatuje. Wszystko wiemy, pisał parę minut temu. Widząc mnie, że jestem nad morzem, mówi, żałuję bracie, że mnie nie ma. dokładnie, ale no może z jego żoną się zobaczę, bo nie wiem, czy ona leci, czy nie. Z nim o tym nie rozmawiałem. Zabor przylatuje sam. Sam, bo przylatuję właśnie do Bydgoszczy, w moim byłym lokalu urządza imprezę charytatywną, wiem, że też się bardzo dużo oddzielasz, także o tym, o imprezę charytatywnym i twoim oddziale dużo rozmawialiśmy, bardzo imponuje mi to. I to taka prywatna, więc serdecznie pozdrowienia z Bydgoszczy, mam nadzieję, że kiedyś będzie okazja, że może z Zaborem też się spotkać, albo w Bydgoszczy, albo w Miami.
Zobaczymy, jak to się ułoży. Ale my jesteśmy w Miami, nie widzisz? To jest Miami South Beach. Zobacz, jaka plaża, jaki zachód słońca. Dokładnie. Dokładnie jest podobnie. Yes, thank you. Thank you. How are you? Zapomniałem zapytać, bo zawsze... No. Słuchamy. Słuchaj, jakie pytanko masz do Pawła? Do Pawła pamiętam Mistrzostwa Świata, jak dzieciak oglądałem, strzałem po golach i byłem wielkim fanem, a że jest w Bydgoszczy, to chciałem Pawła, wspomina Bydgoszcz, gdzie czasami odwiedza, bo bardzo się zmieniła i jak wspomina ten po Bydgoszczy. Powiem tak, no... Poszedłem do wojska do Bydgoszczy. To był najwspanialszy rok mojego życia. Byłem w wojsku. Skończyłeś w jakim stopniu? Starszy szeregowy Kryszałowicz. Tak jest. Dostałem belkę za wysokie osiągnięcia sportowe. Okay. Także nie, ja bardzo miło wspominam. I tak o mały włos by nie było, żebym skończył w Bydgoszczy, ale wtedy tam się coś tam, klub rozwalił już. I miałem ochotę tam zakończyć swoją przygodę, gdzie zaczynałem w Zawiszy i chciałem skończyć. Oczywiście odwiedzam Bydgoszcz, teraz byłem przez tą chorobę kilka ładnych razy, ale w innej opcji tam, ale tak odwiedzam, mam tam kolegów, z którymi utrzymuję kontakt. Zawisza zawsze będzie tym pierwszym moim klubem na ścieżce zawodowej. Fajnie, to dzięki Ci za te wspomnienia z Bydgoszczy. Wracam do tematu tych słynnych szklanek. Po pierwsze, czy zarobiliście grubo na tych szklankach i zupkach? Bo ja rozmawiałem z wieloma twoimi kolegami i twierdzili, że w zasadzie zrobili to dla zawodników występujących w Ekstraklasie, żeby coś dorobili, bo dla zawodników zagranicznych to nie były za duże pieniądze. Ja powiem tak, ja nie wiem, jak było ze szklankami, ale tam się znalazłem. Okej. Okay. A w zupkach nie brałem... Przynajmniej ładne zdjęcie wybrali na szklankę, czy nie? Nie, mam jakąś tam szklankę, musiałbym zobaczyć. Na pewno byłem mniejszy. Okay. Dwa, w zupkach nie brałem udziału, bo ja nie brałem udziału w tej całej kampanii reklamowej, ponieważ mój menadżer powiedział, że tam wspólnie razem nie będziemy. I ja nie brałem po prostu udziału. Nie ma mi na żadnej zupce, proszę mnie nie łączyć z chińskimi zupkami. A wiesz, jak sobie ostatnio pomyślałem, która reklama jednak okazała się najbardziej prawdziwą z udziałem polskiego piłkarza? To Pieryna? Tak, bo Tomek Kłos zagrał, słuchajcie, może nie wszyscy pamiętają, Tomek Kłos zagrał w reklamie tabletek na ból głowy Etopieryna. I zagrał przed Mistrzostwami Świata 2006 roku. I nagle podczas tego słynnego ogłoszenia Pawła Janasa w barze Champions hotelu Marriott kilku piłkarzy, Rząsa, Dudek, Frankowski, właśnie Kłos, dowiedzieli się, że nie jadą na mundial w Niemczech. Więc te tabletki na pewno mogły się przydać. Także to taki był, powiedziałbym, bardzo dobry strzał reklamowy koncernu farmaceutycznego. Ale no tak. Zmierzam do czegoś innego. Czy to jest legenda, czy to jest prawda, że po pierwszym meczu z Koreą prezes Boniek zażądał wycofania sprawy sądowej, którą prowadziła zaprzyjaźniona kancelaria późniejszego jego wiceprezesa Marka Koźmińskiego, strasząc, że jeśli tego nie wycofacie, to wielu z tych piłkarzy nie wyjdzie na drugi mecz z Portugalią. Prawda. Prawda. Jaka była reakcja w szatni? No nic, my chcieliśmy grać w reprezentacji dalej, więc ja tam powiedziałem, jak ja nie brałem udziału w żadnych tych reklamach, to mnie to tam, czy będę, czy nie będę, co to ten, ale to większość podjęła taką decyzję, że wycofujemy. Czyli rozumiem, że nawet po 0-2 z Koreą stwierdziliście, że lepiej nie zarobić kasy, wycofać sprawę, bo wierzyliście, że ogracie Portugalii i Stany Zjednoczone i zagramy dalej. No oczywiście, że wierzyliśmy. Kto nie wierzył? I wycofali, byliśmy na wycofanie tej sprawy. Całkiem niepotrzebne. Myślę, może było trzeba to w inny sposób pozałatwiać. No ale to historia i tyle tam. To jeszcze jedna sprawa mnie intryguje dotycząca tego koreańskiego mundialu. Ale już teraz spokojnie, taka bardziej taktyczna, bo szczerze mówiąc dla mnie Engel w skali polskich trenerów naprawdę profesor. I przygotowanie do meczu, spokój, zarządzanie zmianami, widzenie gry, analityczne wnioski, zawsze to miał. Natomiast on bazowo zawsze wychodził z tego ustawienia 1-4-4-2. I się do dziś zastanawiam, skąd w jego głowie pojawił się ten pomysł, żeby zagrać po raz pierwszy, chyba w naszej historii, tej reprezentacji 1-4-3-3 z Portugalią, która miała gwiazdy, z Portugalią, która była wiadomo, że jest w stanie nas zdominować.
Nie mam zielonego pojęcia. Po pierwsze tak, ja byłem zszokowany, że ja nie gram w pierwszym meczu, że siedzę na ławce, bo wydaje mi się, że trener Engel na mnie i na Oliego postawił i byliśmy jak gdyby czołowymi zawodnikami, graliśmy u niego najwięcej w eliminacjach i w najważniejszym meczu w pierwszym składzie wychodzi Maciek Żurawski. Mhm. No to też mnie trochę to zdziwiło, no ale to piłkarz to musi umieć przyjąć. Tam jest 23 najlepszych w kraju i każdy chce grać. No i ja po przerwie wszedłem. No niestety nic się nie udało zrobić i przegraliśmy ten mecz. No i właśnie w drugim meczu, nie wiem, czy trener nie chciał posadzić któregoś z tych napastników wcześniejszych, a chciał mi dać grać, że kogoś musiał wyeliminować. Być może była to sytuacja taka, że nie mieliśmy prawego pomocnika. Mm-hmm. Okay. No to... I graliśmy trójką napastników. To w jakiś sposób by tłumaczyło te. Ale koncepty. Trener nam się nie tłumaczył z takich rzeczy. On za to odpowiadał, on podejmował decyzje, no i tyle. Ale wiesz, co jest jeszcze paradoksalne, tutaj być może ci, którzy nas oglądają, to nas wyśmieją, bo ten mecz się kończy wynikiem 4-0 dla Portugalii, ale ten mecz naprawdę się dobrze oglądał. Ja sobie ostatnio obejrzałem powtórkę, my naprawdę mieliśmy i sporo z gry, i kilka sytuacji. No ten mecz był fajny do oglądania. No super, super. Ja bym wolał, żebyśmy grali trochę jak za Cześcia Michniewicza, a wygrali. No wiesz, nie było to takie łatwe. No nie było to takie łatwe. Paro tam grało niezłych. No, paru. Od Luisa Figo. Tak jest. No mieliśmy też swoje sytuacje, bramki mnie uznali przecież też, co gdzieś tam strzeliłem, normalnie uznają i tu nie uznali. No ale takie jest życie i nie ma co tam wracać. No dostaliśmy nauczkę i... I co? Wysoki wynik, bardzo wysoki. Nie zasługiwaliśmy na ten wynik, no i nic nie zrobisz. Pakowaliśmy się do domu. Mamy kolejny telefon. Kto jest z nami? Dzień dobry. Cześć Mateusz. Cześć. Dzień dobry panie Pawle. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie związane z jak czujesz się po rezygnacji z odejścia z klubu? Czy sobie poukładałeś to wszystko? I drugą taką anegdotkę chciałbym, żebyś Paweł opowiedział o metrze, jak kibice z Wronek, jest kibice z Glasgow, pyta się jaką linią dojechać na stadion w Wronek. No, powiem tak, no poświęciłem temu klubowi sporo czasu i nie dość, że parę swoich złotych, to jeszcze sporo czasu, a najgorsze to, że mnie oceniali ludzie, którzy nie mają pojęcia o piłce, w ogóle w klub się nie angażują i tylko przeszkadzają. No ale ja już po prostu nie miałem siły z tym walczyć, tym bardziej, że władze miasta gdzieś tam spotykały się za moimi plecami, więc uznałem, że to jest ten moment, gdzie trzeba skończyć działanie w klubie. No i od tamtego momentu, jak w czerwcu odszedłem z klubu, moja noga na razie na stadionie nie stanęła. Może kiedyś stanie, może kiedyś się, bo czuję, może nie to, że jestem jakiś urażony, tylko po prostu rozżalony tą całą sytuacją, bo można było to w pewnie inne sposoby rozwiązać, bo gdyby nie ja, to ten klub dawno by upadł i już tego klubu by nie było i wiele osób może to potwierdzić. A jeżeli chodzi o tą anegdotę z Glasgow, to do klubu przyszedł nowy sekretarz, Robert, no i pierwszego maila dostał jako linią metra. Mamy dojechać na stadion, a on mówi, co miałem mi odpisać, PKS-em z Poznania? Okej. Okay. Ja bym chciał jeszcze zrobić całą szatnię Gryfa Subs. Panie Pawle, rozmawiasz z Kitmanem. Gryfa z Robertem. O, Rucio. Pozdrawiam. Również. Dziękujemy serdecznie. No, Wronki to było specyficzne miejsce. Dla młodego chłopaka, który chce osiągnąć sukces, idealne do pracy. Zero rozrywek. Czy bardziej myślałem o zdziwieniu drużyn, które przyjeżdżały na mecze w europejskich pucharach? A to. Ja nie wiem, czy wczoraj Flora Tallinn nie zdziwiła się, jak przyjechała na stadion Rakowa. Podobnie. No, mają stadion chyba taki bardziej nowoczesny w tej tak? chwili. Tak? W którym miejscu? Nie, mówię o Florze. A, o Florze, no. Tak. No, myślałem, że ten. Więc nie. Na pewno było zdziwienie, bo to mały klub z małej miejscowości. No, ale myślę, że przez te 12 lat, oczywiście oddzielając te lata, które były tam dziwne, to myślę, że troszkę w tej piłce polskiej namieszaliśmy, trochę graliśmy w tych pucharach europejskich. Przypominam, że jako pierwszy zespół awansowaliśmy do grupy Ligi Europy.
Oczywiście dostaliśmy tam bęcki od wszystkich, no ale to my awansowaliśmy pierwsi. No, a Marcin Burchard zadebiutował wtedy jako bramkarz. To masakra ten mecz. Do dzisiaj mam przed oczyma im. A sobie, jeszcze tak, żeby zakończyć temat kadry Engela. Uważasz, że to był błąd, zwolnienie trenera po Mistrzostwach Świata? My wiele błędów popełniamy. Jedynym trenerem, który prowadził dwa razy, to był trener Nawałka. Mhm. A tak zawsze po dwóch latach zmieniamy, więc nie mam jakiegoś planu szerszego, tak mi się wydaje. I to obojętnie, kto związkiem rządzi. Tak, zawsze po dwóch latach jest zmiana trenera. Oczywiście to jest też wina dziennikarzy, nagonki. Czyli są zawsze winni żurnaliści i cykliści. Nie zawsze, ale jest duża nagonka. Przypomnijmy, że w wielu federacjach, dużo lepszych od nas, jak ktoś nie awansował, też nie zwalniali trenerów. Tak? A my u nas ciągle Ci tylko, że dwa razy z rzędu na Mistrzostwa Świata nie zagrali Włosi, w międzyczasie zdobywając Mistrzostwo Europy i trener pracuje. Tak, i u nas jest tak, że bardzo szybko zmieniamy, nie mamy planu długoterminowego, zawsze liczy się ten plan krótkoterminowy, zawsze chcemy być mistrzami świata i trzeba sobie raz w końcu założyć, że będzie dłuższy plan, weźmy trenera, który poprowadzi tę reprezentację 4-8 lat i zobaczymy wtedy, co się będzie działo. A ty postawiłbyś na, nie wiem, 6-letni plan z Santoszem? Ja nie. Ty nie. A my mamy kolejny telefon. Kto jest z nami? Halo, witam, z tej strony Bolek. Witam, prezesie. Cześć. Moi zawodnicy dzwonią, byli. A, prezes, ja mam takie pytanie, dlaczego ty jeszcze piwa nie zacząłeś? A ty wiesz, że ja nie lubię piwa. To co pytasz? A nie wiedziałem tego. Słuchaj, młody człowieku, pytania są tendencyjne. Tak jest. To mam jeszcze jedno pytanie. Tak. Jak ocenia prezes Fabiana Słowińskiego grę? Ale to myślę, że to jest dobry chłopak był. Był nawet traktowany jako profesjonalista, ale w życiu wybrał złe wybory i gra w gryfie. Dziękujemy. Dobrze, to na koniec chciałbym pozdrowić jeszcze panią M. Dlaczego tak tajemniczo? Dlaczego tak tajemniczo? A, bo to jest incognito. Kto to jest pani M? Proszę to wyjaśnić. Nie wyjaśniamy takich rzeczy, panie Mateuszu. Słuchaj, młody człowieku, będziemy musieli przeprowadzić śledztwo kanału sportowego, a mamy wystarczające środki i finansowe, i organizacyjne, żeby dojść do prawdy. Panie Mateuszu, napisze pan do Bolek Barber na Insta, to pan się dowie. Do kogo? Bolek Barber. A, Bolek Barber, okej. Okay. Bolek Barber, dobra. Dobra, dzięki. Piszemy do Bolek Barber po programie. Paweł, najlepszy piłkarz, z jakim grałeś? Wiele było dobrych zawodników. Nie mogę tak powiedzieć, że... Nie, wow. Bamice na przykład. Jacek Dębiński. Super piłkarz, super człowiek. Potrafił zagrać ci takie podanie, że ty do głowy ci nie przeszło, że on tak zagra, a on to zagrał. Wiśle Kraków? Wiśle Kraków? Dużo było dobrych zawodników. Ja myślę, że Radek Sobolewski. I to nie tylko pod względem jakim piłkarskim. Oczywiście miał swoje walory, ale pod względem charakterologicznym. Reprezentacja? Oj, to tam bym wszystkich prawie wymienił. Dużo. Mi się bardzo przyjemnie grało z tymi chłopakami. No mogę powiedzieć tak, oni grali, większość z nich grało na olimpiadzie w 92, to ja obgryzałem paznokcie, a później miałem przyjemność z nimi grać. To jest niesamowita przygoda i historia, więc nie chciałbym tu... Ale ty byłeś chyba takim zawodnikiem w tym gronie piłkarzy, którzy wcześniej wyjechali za granicę i troszkę starszych od ciebie, byłeś błyskawicznie bardzo dobrze przyjętym. Wydaje mi się, że tak. No nie wiem, czym to było spowodowane. No, jestem otwarty do ludzi, nie jestem jakimś zarozumialcem, że co nie ja robiłem. Pochodzę, mówię, z małego klubu, to jest całkiem inaczej człowiek podchodzi do tego. Ale ja ci muszę powiedzieć, że trener naprawdę od początku miał do ciebie przekonanie, bo ja to kiedyś już opowiadałem. Po prezentacji trenera my poszliśmy na kolację we czterech z trenerem Zbigniewem Bońkiem, Romkiem Kołtoniem i gdzieś tam po deserze, po drugiej lampce wina, Zbigniew Boniek wyciągnął 4 serwetki i powiedział, żeby każdy z nas napisał 11. No my pewnie z Romkiem jako fani Bundesligi napisaliśmy wtedy duet Juskowiak-Wichniarek, z tego co pamiętam. Natomiast Zbyszek tam napisał swoich zawodników, już nie pamiętam wszystkich pozycji, gdzieś te serwetki mamy głęboko schowane, bo to... Wiesz, będą drugocenne. Kiedyś pewnie gdzieś tam popełnimy jakąś publikację na koniec życia i powspominamy. Natomiast
Jerzy Engel od razu ciebie umieścił w podstawowym składzie. Oczywiście wtedy jeszcze nie było obok ciebie Emanuela, no bo nie miał polskiego paszportu. On dopiero debiutował meczem z Rumunią. Natomiast od pierwszego dnia, kiedy przejął reprezentację, on nie spoglądał w kierunku zagranicy, tylko wiedział, że chce mieć Kryszałowicza w podstawowym składzie reprezentacji. Znałeś tę historię? Kiedyś słyszałem już to, ale czym to było spowodowane? Chyba tym, że ja troszkę należałem do innych typów zawodników niż tacy typowi na pozycji. Szukał kogoś to kiwnie. Nie, szukał takiego kogoś do roboty. Ja nie byłem jakimś, nie wiadomo, wybitnym strzelcem. No, nastrzelałem tych bramek w sumie w zawodowej piłce ponad 100. Ale wiesz co, mało mamy takich dzisiaj na przykład napastników, co kiwną. No właśnie, to jest to, że ja nieraz jak oglądam te mecze i tam się śmieję, tak sobie pod nosem, że jak ktoś kogoś minął, mówię, a, ale fajnie zrobił. No, mi się kiedyś skromnie, to może nie zabrzmi, ale jak ja miałem kiedyś jednego zawodnika, który mnie krył, to ja się uśmiechałem, bo to wiadomo, że przegra z nim 7 z pojedynków, ale 3 go ograsz i to tak bezczelnie. I coś potem z tego jest. Tak, ale też mi się zdarzyło kilka razy, nawet przypomniałeś mecz z Portugalią, gdzie potrafiłem 4 czy 5 minąć zawodników i nie było z tym problemu. W polskiej lidze też kilka takich rajdów zrobiłem. Pamiętam nawet w europejskich pucharach taki mecz. Dostałem piłkę z autu, graliśmy na Brentby Kopenhaga, dostałem piłkę z autu, to minąłem 4 z bramkarzem i do pusty strzeliłem. No to gdzieś miałem jakiś taki cynk tego kiwania, ta piłka mi nie przeszkadzała. Może ją nie prowadziłem tak elegancko, ładnie, jak dzisiaj to zawodnicy robią, ale gdzieś to było skuteczne. A powiedz mi jeszcze, żeby tutaj dokończyć temat najlepszych zawodników, z którymi grałeś, Eintracht Frankfurt. Mi w Eintracht Frankfurt najbardziej się grało dobrze z Erwinem Skelą. Mały Albańczyk, pomocnik, umiał obsłużyć, umiał zagrać, nie bał się zagrać kombinacyjnie. Oczywiście tam było dosyć dużo zawodników, ale to nie był ten Eintracht, który jest dzisiaj tym Eintrachtem. Tam był bardziej, dużo było zawodników takich wyrobionych. Z przodu z Majer? Nie, Majer był później. To ja grałem z Ole Gunnar, o Jezus. No nie, z Fjortow. Z komentatorem. I tam później Sasza Ćirić grał, Chińczyk Chen Yang. Chyba najszybszy człowiek, jakiego widziałem na 3 metrach. To, co miał odejście z metra, to jest niesamowite. To było trochę zawodników, ale to nie byli tacy wybitni zawodnicy, jak dzisiaj grali w Eintrachcie. Więc, ale najlepiej mi się z Erwinem Skelą grało. No to odbieramy kolejny telefon. Kto jest z nami? Halo, dzień dobry. Cześć. Witam, ja pochodzę z Suska, nazywam się Ciechan i mam do pana kilka pytań, do pana Kryszałowicza. Na dwa zezwalam. Dobrze, to pierwsze. Jak pan wspomina swoje początki w Gryfie po przejściu do Gryfa z wielkiej piłki? Jaki wtedy klimat był na Zielonej? To klimat był zawsze dobrze, chyba duże nadzieje były, że wrócimy i coś się tu zacznie dziać. A ile strzeliłeś w tym Gryfie? Nie wiem. Trochę strzeliłem, ale to tam ja bardziej już grałem cofniętego, brzuszek już rósł, już nie biegało się tak. Nie, bardzo fajni chłopcy młodzi do grania. Gdzieś tam było super. Myślę, że jak na przyjście z dużej piłki, to było okej. Dobrze, i w takim razie drugie pytanie. Czy pamięta pan anegdotkę z musztardą w szatni w Gryfie? Ale oczywiście to ma anegdotkę, bo nieraz trzeba trzosnąć szatnią. I tak to się zdarza. A byłem prezesem impulsywnym, bo jak oddajesz trochę serca w tym wszystkim, to cię to wszystko przejmuje. A nie wszyscy tak to robili i do dzisiaj nie wszyscy tak to robią. No i tyle, nie chciałbym tam więcej. Dziękuję. Jakie są szanse na awans Gryfa? Dziękujemy, dwa pytania, dwa to dwa. Do szkoły chodzimy? Już nie. Chodziliśmy? Do 2 umiemy policzyć. Do 2 umiemy, dziękujemy ci, pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Paweł, to jeszcze najładniejsza bramka, którą wspominasz. Do dziś i tak, nie wiem, siedzisz w takie świąteczne wieczory i odtwarzasz regularnie tego gola. Po pierwsze nie odtwarzam, to po pierwsze. Dużo ładnych bramek strzeliłem gdzieś tam, ale... Nie masz takiego jednego, że mówisz, kurczę, no to niemożliwe, co strzeliłem. Nie mam chyba. Ja nie należałem do takich ludzi, którzy strzelają takie ładne bramki. Ale ładną tą bramkę to z Walią strzeliłem tam w Cardiff. No kilka strzeliłem takich ładnych. Kiedyś z Wisły na Wiśle strzeliłem z 16 z głowy, prawie Kuba mi Błaszczykowski wrzucił i z 16 z głowy. No to też rzadko się zdarza. I strzeliłem loba kiedyś prawie z połowy. No to chyba myślę, że ale to nie ma znaczenia. Najważniejsze, że piłka przekroczy tą linię i nawet stanie centymetr za
już się liczy. Słuchaj, nie wiem, jak długo będzie funkcjonował kanał sportowy, natomiast muszę się przygotować, że będzie funkcjonował przez dziesiątki lat, kiedy nas już na świecie nie będzie i muszę ci zadać takie pytanie, powiedziałbym, bardzo wizjonerskie. Czy uważasz, że... Inaczej. Ile lat Polska poczeka na takiego piłkarza jak Lewandowski? Z trzy pokolenia. Tak. Czyli twierdzisz, że tak. To będzie lat mniej więcej ile? 20 lat. Tak. Takie trzy pokolenia kadry i będzie taki. Ale to i tak by nie było najgorzej, gdyby za 20 lat urodził się ktoś, kto strzeli 100 bramek w Champions League i wygra 7 razy koronę Króla Strzelców. No oczywiście. No, zdarza się taki Robert, zdarza się jeden na ileś milionów piłkarzy. A ty uważasz, jak sobie tak rozkładasz Lewandowskiego na czynniki pierwsze, ile tam jest talentu, a ile tam jest wszystkich innych pozytywnych cech, które musi mieć zawodowy sportowiec? Myślę, że tych więcej jest tych cech poza talentem. Ciężką pracą doszedł do tego, co doszedł. No, możemy nawet porównać zdjęcia, jak wyjeżdżał z Lecha Poznań do Borussii, jak jego muskulatura wyglądała, jak wyglądała później. To jest przykład dla tych wszystkich młodych ludzi, że warto mieć marzenia i ciężko pracować. Tylko trzeba odwrócić sytuację, nie mówić, jak będę zarabiał tyle, co Lewandowski, to będę grał tak jak on. Trzeba powiedzieć, jak będę grał jak Lewandowski, to będę zarabiał tyle, co on. To dlaczego ty się nie zamieniłeś w tych Niemczech takiego Hulka i nie zapałeś takiej sylwetki jak Lewandowski czy Gorecka w tym Eintrachcie? Za dużo biegałem. Słuchaj, ostatni telefon mamy. Kto jest z nami? Halo, halo. Halo, halo. Cześć, cześć. Witam serdecznie. No, Janek z Liège, z Belgii dzwonię. Z Liège? Tak, Liège, z Belgia. Belgique, standard. Paweł, słuchaj, mam pytanko do ciebie. Słyszysz mnie? Tak, tak, tak. Słuchaj, Pawełku, kojarzysz mi, na pewno kojarzymy się z kursu trenerskiego Grodzy Wielkopolski. Niesamowita ekipa, trener i... Powiedz mi tak, po tym kursie trenerskim, gdzie byliśmy, no niesamowita była ekipa. Co powiedz na temat prowadzącego, to jest jedna rzecz. No i serdecznie cię pozdrawiam jeszcze raz. Fajne i powiedz mi, niesamowite, fajnie wybierał składy prowadzący kursu. No tak, tak, tak. No prowadzący kurs to był Marek Wanik, to dobry specjalista i przekazał nam troszkę inne wiadomości niż u nas do tej pory były. No i co? No, zdaliśmy kurs, jesteśmy trenerami. Niektórzy pracują, niektórzy nie. I tyle w temacie. Paweł, musimy uciekać, bo widzę, że tutaj dopływają do Beach Baru na fali Wikingowie. O właśnie, gdzieś tam statek już, także musimy za chwilę tutaj iść po łuki i zacząć bronić tej ziemi, tej plaży, bo tutaj naprawdę nie będzie... I wyjdziemy z kontrą. Żartów. Ja tylko przypomnę, że cały czas możecie Państwo korzystać z oferty Canal Plus online. 21 lipca wraca Ekstraklasa. W tej chwili bardzo ciekawe dokumenty o Widzewie Łódź i o Rakowie. Serdecznie także Państwu polecamy partnera naszego wyjazdu, a więc Hotel Marriott Mera Spa, tam wspaniała kuchnia, restauracja Mera Brasserie, tam też basen na dachu, nieprawdopodobna też strefa spa, zresztą jutro myślę, że więcej Państwu pokażą nasi ludzie od social mediów, bo jesteśmy tutaj w Trójmieście przez 48 godzin, znaczy ja dłużej, bo zostaje też na galę KSW, która w sobotę w Gdyni. Jutro o 15 spotykamy się z sympatykami kanału sportowego w Molotece. Tam sobie pewnie podyskutujemy, natomiast o 20 uroczyste zebranie zarządu. Co miesiąc się spotykamy. Godzina 20 będziemy już w hotelu Mera Spa. Marriott na dachu. Tam mnóstwo trudnych tematów. Powiemy pewnie więcej o naszej ramówce też
na jesień, o tym wszystkim, co szykujemy na najbliższe miesiące. A nasze spotkanie, tak jak powiedziałem, dobiega do końca. 2x45 plus 2 minuty doliczył arbiter. Dzisiaj fryzjer był niepotrzebny, bo przebrnęliśmy to zwycięsko sami. Razem z byłą gwiazdą Amiki Wronki, Eintrachtu Frankfurt i reprezentacji Polski. Paweł Kryszałowicz był dzisiaj z kanałem sportowym w Hyde Parku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kłaniamy się nisko, bądźcie z nami jutro przy okazji naszych kolejnych transmisji, ale przede wszystkim pamiętajcie, godzina 20, Marriott Mera Spa, uroczyste zebranie zarządu właścicieli kanału sportowego. Kanał sportowy. Tu jesteśmy na ty.